Buongiorno. Si, si. Buongiorno, Buenos Aires. Buongiorno. Buongiorno. Mikkelsen, you need 3 minutes to just to fix the bike. Można? Dzień dobry. O! Pomagam. Ostatnie chwile przed zawodami. Pani Honorato, podobno czuje się pani dzisiaj jak Patryk Dudek, kiedy pierwszy raz ratował Lizę. Tak, to jest prawda. Od 3 godziny już nie śpię i nerwy mam dzisiaj niesamowite. A z czego jego powodu ta nerwówka? Nerwówka? Nie wiem. Przecież mamy Patryka pierwsze miejsce, 2 punkty przewagi, wydaje się, że... Nie tak szybko. Do pierwszego miejsca brakuje nam odjechanie 15 biegów i będziemy później 20 biegów i będziemy dopiero świętować. Być może... Myślę, że po 17 biegu może już będziemy świętować. Buonasera signorina. Buonasera. Jak czuje się tata Patryka Dudka na 2 godziny przed trzecim finałem indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów? Trochę nerwowo. No zobaczymy, na razie wiadomo, gdzieś tam ciśnienie większe skoczyło, adrenalinka już jest. No ale spokojnie staram się do tego podchodzić i zawsze to jest tak, chciałoby się pewnie, że wygrać. Co będzie, to będzie. Jak się uda, to już teraz na głowie będzie Patryka. Jak on da radę, wytrzyma to psychicznie, to myślę, że powinno być dobrze. Na luzie podchodzę do tego. No to życzymy powodzenia i mam nadzieję, że kolejny wywiad to już przeprowadzimy z mistrzem świata juniorów. Zobaczymy. A kto będzie jego najgroźniejszym rywalem? Piotr Prawnicki czy Kacper Gomulski? Adam Strzelec. Zmęczony jesteś podróżą daleką, czy tym treningiem, który mieliście o 15? Czy podróż, wiadomo, sama sobie męczy, ale spaliśmy dosyć długo, także myślę, że to bardziej jest kwestia treningu, zmęczyliśmy się troszkę i jesteśmy zmęczeni, ale co zrobić, no trzeba iść po prostu, tak jak mówię, chwilkę się przespać i powinno być wszystko okej. Idę się walnąć spać.
i padły. Patryk, ogromne gratulacje. Powiedz, jak się czujesz chwilę po zjechaniu z toru? Fajnie, fajnie, ale nie mogę przeżyć tego, co się stało, ponieważ coś ze sprzętem mi się działo i kurwa, myślałem, że nie dojadę do mety, bo defektował mi chyba motocykl, ale jest teraz po fakcie i zajebiście to. Kamień serca spadł? Tak, bo zawody naprawdę męczące, trochę szczęścia chyba dzisiaj tu miałem. Bo defekt zaliczył Milik, teraz nie wiem, jak się potoczy ten bieg z Piotrkiem i dzięki Bogu, że dojechałem na motocyklu, bo nie wiem, coś się tam na pewno działo, nie tak. Na pewno pomogli ci dzisiaj kibice Zielonej Góry, którzy przyjechali w dość sporej liczbie. Dokładnie, bardzo się cieszę, że chłopaki wpadli i na pewno będą świętować dość ciekawą i długą drogę do Torunia, więc jeszcze raz im bardzo dziękuję. Panie Sławku, proszę pokazać kciuki, bo ja powiem szczerze, nigdy nie widziałem, żeby pan tak mocno zaciskał te kciuki. Tak, kurczę. Udało się. Jesteśmy z tego... Nie wiem, co powiedzieć. Cały rok na to się robiło i postawił tą kropkę na D. Jeszcze się do pół godziny. Do godziny 12 się będziemy cieszyć. Potem będziemy już zasuwać do Torunia i będziemy chcieli taki wynik zrobić w Toruniu. Ale jeszcze dzisiaj do 12 godziny będziemy się cieszyć, kurde. I przejdzie to do historii, jest dobrze. Mamy ten medal Mistrza Świata. Dzięki. Dzięki, że przyjechaliście. Jesteście tu z nami. Macie zajebiste koszulki. Także będziemy wspólnie świętować. W poniedzieli. Tak jest. W poniedziałek. W poniedziałek. Jakie to jest uczucie wiedzieć, że pani syn jest najlepszy na świecie? Nie, brzydko powiedziała, ale nie mogę. Cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki, a nie było łatwo. Nerwów dzisiaj było sporo podczas zawodów? Bardzo. Nie wiem, że żyję. Buonasera signorina, buonasera.